Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Band Protocol. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Band Protocol jest kolejną implementacją, kolejnym projektem, który stara się właśnie dostarczyć do smart kontraktów opartych na blockchainie, danych spoza blockchainu oraz weryfikować ich poprawność. Oznacza to, że jest to po prostu implementacja mechanizmu wyroczni, mechanizmu Oracle, podobnie jak Chainlink. Także przyjrzyjmy się tutaj, czym Band Protocol się wyróżnia oraz jak wyglądają postępy prac i czy dosyć my jako potencjalni inwestorzy, jako osoby zainteresowane tym projektem, jesteśmy w stanie w jakiś sposób weryfikować pracę oraz ich postęp w tym projekcie. Jeśli chodzi o Band Protocol i dane pochodzące z serwisu CoinPaprika z zakładki Code Progress, to tutaj prawdopodobnie i wszystko na to wskazuje, mamy źle podpięte repozytorium, stąd nie mamy żadnych danych na wykresie, nie mamy żadnej wizualizacji tutaj w postaci wykresu, dlatego od razu przejdziemy do GitHuba i po prostu zobaczymy, opierając się o suche dane, co tak naprawdę w tym projekcie się dzieje. Główna strona organizacji Band Protocol na GitHubie widoczna już jest na ekranie. Mamy tutaj przypięte 3 repozytoria na łącznie 25 na ten moment repozytoriów z otwartym kodem źródłowym. Przypomnę, że tutaj każda z organizacji może posiadać również prywatne repozytoria, które tutaj nie będą widoczne, natomiast będą one widoczne dla całego zespołu deweloperskiego, dla programistów, którzy mogą nad tym kodem źródłowym tam przechowywanym pracować. Natomiast nie będzie to widoczne dla nas, jako dla osób spoza tej organizacji. Jeśli chodzi o te trzy repozytoria, to tak naprawdę moim zdaniem liczą się tutaj 2 repozytoria. Pierwsze z nich jest to oczywiście repozytorium Band. Jest to tak zwane monorepo, czyli repozytorium, które w sobie zawiera wszystkie komponenty dotyczące i składające się na dany projekt, w tym przypadku na protokół Band implementujący właśnie mechanizm Oracle. Drugie z istotnych repozytoriów to właśnie BandChain, czyli Decentralized Data Delivery Network, DEN. I do tego repozytorium jeszcze wrócimy po tym, jak przyjrzymy się dokładnie, co tam widać ciekawego w roadmapie. Jeśli chodzi o główne repozytorium, czyli tak zwane monorepo, jest to nazwane z tego względu, że tutaj na przykład w katalogu Go mamy implementację całego protokołu, oczywiście w tym języku Go. W innych katalogach mamy dokumentację, mamy elementy tworzące stronę internetową, mamy elementy odpowiedzialne za identyfikację graficzną całego protokołu, mamy elementy jak na przykład Band Solidity, czyli mamy tutaj smart contract pisany w Solidity, bazujący na platformie Ethereum. I to wszystko jest tutaj opisane w pliku readme, który jest trochę ubogi jak na tego typu projekt. No niemniej jednak przedstawia te najważniejsze komponenty wchodzące w skład całego repozytorium tego projektu. Jeśli chodzi o branche, to oczywiście zobaczmy, co tutaj się ciekawego dzieje. Przypominam, żeby weryfikować tylko po aktywnych branchach, branche typu stale. Są to branche, które są nieaktywne już od ponad 3 miesięcy, dlatego wątpię, żeby kiedykolwiek było coś z nich tutaj robione. Chociaż na przykładzie tego projektu widzimy, że większość z nich już została zmerdżowana, czyli dołączona do głównej gałęzi kodu. Jednak ten branch nie został usunięty, czyli dalej jest przechowywany na repozytorium. No, dobra praktyka wskazywałaby na to, żeby to repozytorium teraz usunąć. Niemniej jednak dzięki takiemu zabiegowi widzimy, że te stale branche, te stare branche tak naprawdę w głównej mierze są zmerdżowane, są dołączone do głównej gałęzi kodu i wszystko tak naprawdę już w ich kwestii jest zrealizowane. Jeśli chodzi o branche aktywne,
Tutaj zdecydowanie należałoby odsiać te branże, które są tworzone przez bota zajmującego się poprawnością zależności w tym projekcie. Bot ten automatycznie ustawiany przez GitHuba pilnuje po prostu aktualności bibliotek, które wchodzą w skład danego projektu. I tak naprawdę, jeśli chodzi o logikę funkcjonowania całego projektu, to nie mają one większego znaczenia. Zdecydowanie natomiast podbijają statystyki i w momencie, kiedy osoba niewprawna w przeglądaniu postępu prac poprzez GitHuba projektu, chcąca zweryfikować postęp prac nad projektem tego zespołu, zobaczy, że mam tutaj tak dużo branży, to stwierdzi, że dużo się w tym projekcie dzieje. No tutaj tak nie jest. Większość tych branży jest właśnie generowana przez bota. Natomiast można je łatwo przesiać, zweryfikować, ponieważ one się zaczynają od dependent bot takiego mnemonika. Także wszystkie kolejne branże są już branchami, na których pracują deweloperzy tego projektu i na tych branchach należy się skupić w czasie właśnie weryfikacji i analizy projektu pod tym kątem. Następnie przechodząc do zakładki issue, mamy tutaj trzy otwarte issue, z czego wszystkie z nich są tak naprawdę ulepszeniami zgłoszonymi do projektu, czyli są to takie elementy typu nice to have, czyli fajnie by było, jeśli one byłyby zaimplementowane w kolejnej wersji całego projektu. Mamy tutaj kamienie milowe, czyli kolejne etapy rozwoju projektu, które powinny wyróżniać po ich osiągnięciu projekt jakąś nową funkcjonalnością. I w tym momencie mam tutaj trzy kamienie milowe, z czego dwa są zakończone. Jeden już jest dosyć dawno, jest to Kovan Testnet. Oczywiście to już funkcjonuje. Mainnet tutaj chyba jeszcze to jest po prostu nie zaktualizowane. Przechodząc do pull requestów, widzimy również, że większość z nich jest utworzona przez dependent bota. Praktycznie wszystkie z nich, które są zalabelowane jako dependencies, z tego wynikają. Także tutaj również sugerowałbym za bardzo nie skupiać swojego wysiłku na analizie, do czego te pull requesty tutaj służą, gdyż są to one są związane z tymi branchami. I są one automatycznie tworzone przez właśnie bota GitHubowego w celu podbicia kolejnych wersji pakietów wchodzących w skład danego projektu. Także na te pull requesty zalabelowane jako dependencies myślę, że nie powinniśmy za bardzo zwracać uwagi. Kolejna kwestia, projects. Tutaj szkoda, że tak naprawdę w tym projekcie nie jest prowadzony żaden projekt GitHubowy, dzięki któremu mielibyśmy wgląd na to, jakie zadania są do zrealizowania, jakie zadania są realizowane przez zespół oraz jakie zadania są już zakończone czy też obecnie testowane. Mogłoby to tutaj być fajnie zrealizowane z tego względu, że mamy zaktualizowany roadmap tego projektu na rok 2020. Wiadomości te informacje wyświetlone na ekranie pochodzą właśnie z platformy Medium, czyli z bloga projektu Band Protocol na tej platformie. I tutaj widzimy kolejne etapy podzielone kwartałami na rok 2020. Tutaj bardzo dobrze byłoby widziane, jeśli na przykład taki projekt miałby założone milestone'y czy też projekty GitHubowe i można byłoby w łatwy sposób zobaczyć powiązanie wobec tego, co się dzieje w projekcie, co robią programiści, a co jest zadeklarowane. Myślę, że to bardzo by tutaj poprawiło czytelność tego projektu i na pewno potencjalnym inwestorom zwiększyłoby możliwość weryfikacji tego, co w tym projekcie się dzieje. No na tę chwilę niestety nie jest to prowadzone, a co ciekawe, tutaj widzimy dosyć duże, ambitne plany związane właśnie z bandchainem, czyli z tym repozytorium, do którego za chwilę przejdziemy. Nawiązując jeszcze do security, to tutaj na GitHubie no niestety nie mamy żadnych informacji odnośnie tego, jak należy postępować z odnalezionymi potencjalnie błędami w tym projekcie, co myślę, że również powinno zostać usprawnione. No, mamy tutaj do czynienia z projektem typu wyroczni, czyli projektem, który tak naprawdę
zarówno pobiera dane z internetu do blockchainu, do smart kontraktów, jak i weryfikuje ich poprawność. Także tutaj taki mechanizm potwierdzający to, że on funkcjonuje właściwie, na pewno by się przydał, tym bardziej wspierany przez społeczność, która oczywiście za zgłoszenie tego typu ewentualnych błędów w tym mechanizmie zostawałaby nagradzana przez autorów tego projektu. Zakładka Insta jest widok z ostatniego miesiąca. Tutaj również górę biorą czynności prowadzone przez Dependent Bota, które tak naprawdę nie wpływają na logikę działania całej aplikacji, nie implementują nowych funkcjonalności, dlatego tutaj z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia prac i ich rozwoju prowadzącego do implementacji nowych funkcjonalności w projekcie, myślę, że powinniśmy je pominąć. Także jeszcze krótki, szybki rzut oka na właśnie Band Chaina, czyli tutaj projekt kolejny w organizacji Band Protocol na GitHubie i to jest właśnie to, co deklarowane jest na roadmapie na rok 2020. Także tutaj prosi się o zastosowanie jakichś milestone'ów czy obiektu typu project po stronie GitHuba. Niemniej jednak plusem jest to, że w zakresie issue w tym repozytorium, w repozytorium właśnie DEN, zespół używa labelowania, co oczywiście wpływa na czytelność. Dużo z nich tutaj jest oznaczone jako ulepszenia, jako takie właśnie nowe feature'y. Parę natomiast również jest oznaczonych jako błędy, które pewnie będą starane, będzie potrzeba, żeby je szybko rozwiązać tutaj po stronie zespołu programistycznego. Pull requesty również są prowadzone. Tutaj w przeciwieństwie do głównego repozytorium mamy, na tę chwilę nie mamy nawet pull requestów utworzonych przez dependency bota. Także wszystko, co tutaj widać, to jest tworzone przez programistów i potwierdza ich zaangażowanie w ten projekt. Tutaj zakładka security również niestety nie jest prowadzona. Insights poprzez miesiąc ostatni. Widzimy tutaj już w większości działalność zespołu deweloperskiego. Dopiero 9 commitów w ciągu miesiąca dodanych przez dependency bota i myślę, że tak to powinno wyglądać i tak to tutaj powinno być realizowane. Duże zaangażowanie zespołu widać, 77 zmerdżowanych pull requestów. Oczywiście jeszcze należałoby zweryfikować, sprawdzić sobie tutaj, ile z nich tak naprawdę pochodzi od dependency bota, ale tak pobieżnie przeglądając je w ten sposób zaryzykuję stwierdzeniem, że mniejszość powstała poprzez dependency bota. Na pewno te wszystkie bumpy to są pull requesty generowane przez dependency bota, natomiast większość innych istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to właśnie tworzone przez programistów. Także tutaj podkreślam jeszcze raz, na co właśnie zwracać uwagę, analizując choćby same issue czy pull requesty po stronie GitHuba. Kolejna ciekawa rzecz, taka typowo technologiczna, jeśli chodzi o tego typu analizę. Przypomnę, że to nie jest analiza fundamentalna, jest to taka analiza projektowa, analiza technologiczna, sprawdzająca i weryfikująca, co zespół robi w tym projekcie oraz jak ta technologia ma się do obecnie obowiązujących standardów. Ciekawą tutaj właśnie rzeczą jest projekt Kovan, bazujący na Band protokole. I tutaj widzimy cztery takie komponenty, cztery mechanizmy, które pozwalają nam właśnie na pobieranie danych z internetu do blockchainu. Tutaj mamy web requesty, czyli odwołania do serwisów internetowych, sieciowych. Mamy tutaj możliwość pobierania danych finansowych, czy danych odnośnie różnych zdarzeń związanych ze sportem. Najbardziej rozbudowany jest właśnie chyba ten właśnie komponent o web requesty. A to nam daje możliwość pobierania danych z takich serwisów jak chociażby Twitter czy Facebook i na ich podstawie, na ich bazie powinna być implementowana i powinna się dziać logika już w implementowanych smart kontraktach.
Co ciekawe, tutaj w protokole BEND możemy zarówno zostać właścicielami takiego właśnie komponentu pobierającego dane, osobami je utrzymującymi i odpowiedzialnymi jednocześnie za weryfikację tych danych. Stąd też wynikają te opłaty i stąd też wynika użyteczność tak naprawdę tokenu BEND, który właśnie jest wykorzystywany zarówno do właśnie tych komponentów pobierających dane, jak i przesyłających je bezpośrednio do smart kontraktu jako właśnie taka opłata, nazwijmy ją transportowo-tranzytowa. I tutaj możemy sobie przejrzeć, z jakiego typu serwisów te dane są pobierane. Oczywiście w dosyć prosty sposób. Jest tutaj możliwość dołączenia dowolnego serwisu, dowolnej strony internetowej, która udostępnia API, czyli Application Protocol Interface, zbioru bibliotek udostępniających funkcjonalność serwisu na zewnątrz, czyli tak jak tutaj na przykład widzimy na przykładzie Twittera, możemy poprzez Twitter API pobrać na przykład dane followersów z konkretnego konta i na bazie tak pobranych danych nasz smart kontrakt może odpowiednio zachować się, czyli w taki sposób, w jaki został zaimplementowany. Jeśli chodzi o projekt BAND Protocol, to również dosyć interesująca recenzja, dosyć interesujący research tego protokołu znajduje się właśnie na Binance.com. Projekt ten został przebadany właśnie przez odnogę Binance'u, Binance Research, także tutaj również zachęcam do zapoznania się z tym. Link umieszczę pod tym filmem. To wszystko, jeśli chodzi o projekt BAND Protocol. Podsumowując, myślę, że jest to ciekawy mechanizm implementujący właśnie Oracles, implementujący wyrocznie. Taki mechanizm jest obecnie niezwykle potrzebny. Przypomnę jedynie, że w chwili obecnej większość właśnie kodu, który jest tworzony na blockchain, znajduje swoje zastosowanie właśnie w smart kontraktach związanych właśnie z sektorem finansowym, z sektorem zdecentralizowanych finansów. A jak dobrze wiemy, takie smart kontrakty same w sobie są zamkniętym bytem. Do pełnego ich funkcjonowania potrzebne są również dane z zewnątrz. I na to tutaj pozwala i za to odpowiada BAND protokol, podobnie jak Chainlink, czy podobnie jak omawiany nowy komponent w środowisku Waves. Także to wszystko. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani kolejnym odcinkiem odnośnie tego projektu, odcinkiem poświęconym bardziej fundamentom i większemu zagłębieniu się w arkana tego projektu. To wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Cześć.